W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać naprawdę dziwne filmy. Filmy, do których pasuje tylko jedno słowo. Co? Dokładnie, bo to są memy z pokroju, co się właśnie stało. Witam was bardzo serdecznie w odcinku oglądania Minecraftowych kompilacji, które są naprawdę bardzo dziwne. Zobaczymy, do jakich absurdów dzisiaj dojdziemy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z takich kompilacji i lecimy. Zaczynamy od pierwszego filmu. Filmu, w którym, jak widzimy, typ jest w twierdzy, walczy z zombiakami i naprawdę ma duży problem. Tutaj nawet creepers, ojoj, coś się stało, dobra. Załatał przejście i udało mu się jakoś cudem to przeżyć, a portalu nie ma, bo Enderman go wziął. Dobra, to było naprawdę dobre i co mogę więcej powiedzieć? No teraz lecimy z kolejnym filmem. Filmem, gdzie typ craftuje chyba pistołna, z tego co widzę. Dobra, jest pistoln, faktycznie. Dobra. I teraz co będzie z tym pistolnem? Zaraz, o co chodzi? Co tam robi ten drugi gościu? On tam wlał lawę. Okej, teraz oni dają tutaj pistolna i wpychają ten kocioł pod wodę i on nadal ma w sobie lafę. No tak. To mogło być nawet oczywiste. A on tam jeszcze wchodzi, się spalił. Co jest? Okej, czyli to jest podwójny mem. Co będzie dalej? Teraz mamy budowanie, mostu, czyli jakiś w miarę standard. Co się tutaj może stać? No, tutaj może jakiś gość nagle na łódce wpłynąć i wpaść do lawy, mam takie wrażenie, no bo cóż by innego się mogło stać, to nie wiem. W ogóle dziwne jest też to, no właśnie, rip. Okej, to się można było spodziewać, ale jakoś ten krzyk tego dzieciaka mnie rozbawił za bardzo. Teraz czas na kopanie, okej. I typ się kopie przez... Co to jest? Z granic czy coś? Ojoj, ała moje ucho. Mówię ucho, bo słyszę na jedną słuchawkę. Czekajcie, muszę sobie tej katki ściszyć. Dobra, teraz będzie dobrze, bo już nie mogę takich dawek, wiecie, decybeli przyswajać na swoje uszy. A tymczasem, okej. Kowadła lecące na jakaś się rozwalają. No to nie jest nic dziwnego w Minecrafcie. Jakby to jest całkiem normalne, jak na standardy Minecrafta. I teraz co, ten gościu skoczy i rozwalił to. Okej. No to jest logika Minecrafta właśnie. Aha, mamy jakąś naprawdę grubą akcję w endzie, gdzie gościu biegnie i rozwala endermany. Okej. One chyba jego rozwalą szybciej niż on je. One teraz tutaj do niego wpadą, one tutaj wpadły do niego. Ale dobra, dał radę. Jest na dwóch blokach, więc jest bezpieczny. Ej, a czemu jest taki niski jakiś dziwnie? Czy on... Aha, bo on kuca, dobra, nieważne. Nie wiem, co on teraz rozkopuje i co robi, aczkolwiek ja bym tak nie robił chyba. Ja bym najpierw w ogóle zjadł, bo on ma mały... Co jest? Czy on buduje portal do netheru? Co? Czekajcie! Portal do netheru w endzie? Czy ktoś to kiedyś próbował robić? W sumie ma to trochę sensu i powinno działać. A teraz mamy Bedrock Edition za to, bo widać, jak pod nim znikają bloki, są bugi tylko na miarę Bedrock Edition, więc to już jest, wiecie, w miarę pewne. Okej, on już tutaj ma limit budowania, a ten drugi? Ten drugi co? Ten drugi się buduje jeszcze. Lecąc dalej z tym filmem, widzimy, że panda jest prowadzona. Aha, o nie, ona chce zrobić fikołka. O nie, typowo. Ona zrobi fikołka. Czy nie zrobi fikołka? O nie, ona po prostu siedzi i je. A nie, dobra, jednak robi fikołka. Ojoj, zboczyła z trasy. Ojoj. No tak, pandy to samobójcy, pamiętajcie, że dlatego są zagrożone. Dobra, więc ostatni snapshot 21W13, a nie wiem z jakiej to jest wersji, szczerze mówiąc, bo nie orientuję się do końca. Typ odpala creative'a, okej. Teleportuje się gdzieś, nie wiem gdzie i po co, ale zaraz zobaczymy. Aha, dobra, on się teleportował do podwodnej twierdzy, w której, nie wiem co on za... Ej, czemu tam jest pusto, o co chodzi? Co jest 5? Czy to tak powinno wyglądać? Chyba nie, Mojang usunął monument, ale kupa. O nie. Walka z zombiakiem. Zombiaki, one robią taką animację odginania rąk? Nawet nie zauważyłem. Tamten robił, ten nie robi. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Nieważne, nie skupiajmy się na rzeczach nieważnych. O nie, co jest? Uciekaj, ale ciekawe gdzie, jak on jest w takim pokoju. Następny film, na którym co się dzieje? Takiego wielkiego? Chyba nic na razie. A nie, jestem jakiś gościu, drugi, czyli standardowo. Budują bałwana. Bałwan, który... Co jest? Co to ma być? Ale to jest złe. Villager bałwan. Duży wybuch się szykuje. Jestem ciekaw, co tutaj pójdzie nie tak. Czy coś go wysadzi? Pewnie jakiś creeper. A nie, on domek wysadza w ogóle. I to nie swój chyba, tylko kumpla. Ej, co?
Ale nie, fart. Okej, to miał być troll, ale nie pykło. Nie pykło w ogóle. Czy ten Enderman go jeszcze zabije? Nie. Ale TNT to zrobi. No, TNT to prawie zrobiło. Udało mu się fartem. No cóż, mogę powiedzieć, nie, ten Endermany. Wiecie co? Endermany potrafią w najmniej spodziewanych momentach zepsuć wszystko. Na przykład mechanizm redstone'owy, biorąc blok. Dwóch graczy w jaskini z naprawdę nostalgiczną muzyczką w tle. I co się tu dzieje? Dobra, znaleźli diamenty. No, czyli piękny moment. Ale czemu on ma te hitboxy takie nietrafione? O, co jest? Co zrobił? Dlaczego to zrobił? O nie, co jest? Ej, co? Ej, właśnie, o tym mówił. Ej, co? Co? Ale kupa straszna. Czemu on rozwala w ogóle ziemię killową? Przecież tak nie powinno się robić. To jest w ogóle jak dla mnie nielegalne w żadnym stopniu. No bo wyobraźcie sobie. Ała, to kaleczy oczy. Strasznie kaleczy oczy. A co się tutaj stanie? Tu jest jakiś... Aha, bo on sobie domek buduje. O, no tak, to jest chyba jakiś typowy noob na to wychodzi. I co w tym domku takiego? Oj, okej, okej. Dobra, bo to jest non-nuclear Minecraft. Okej, rozumiem. Ale dobra, mocne. Tego się spodziewałem troszeczkę, ale nie miałem nic na swoje udowodnienie swoich racji. Aha, totem Herobrine'a. Zobaczmy. Co się stanie, jak to... No nic się nie stało. No w sumie to żadne zdziwienie, nie? Bo... Creeper przyszedł. No to chyba przyzwał nie tego moba, którego chciał. Coś się stanie tutaj jeszcze więcej? Tak! Tak, Herobrine się pojawił. Czy on by skoczył na łóżko? No w sumie to nie jest takie trudne, skoczyć na łóżko, mam takie wrażenie. Chyba, a nie, bo on chce się położyć. Okej, czyli on umarł w łóżku już jakby. O nie, ten Creeper! Co jest? Idąc dalej, jesteśmy znowu w cave'ie, tym razem na Xboxie 360, bo to już widać po tej grafice, która jest taka smętna jakoś dziwnie. No i dobra, to tutaj, aha, rybiki cukrowe, no właśnie chciałem powiedzieć, że coś jest nie tak z tym stone'em. I oglądając to, można dojść do wniosku, że wszystko jest, no tak, oczywiste, ojoj. Rybiki cukrowe są naprawdę wkurzające w Minecrafcie. No dobra, tutaj może pójść dużo rzeczy nie tak, bo to jest w końcu świątynia. Dobrze, że ona chociaż ma kamienną płytkę, a nie... Wiecie, drewnianą. Dobra, zobaczmy, co się tutaj stanie. Czemu nie słyszę tej płytki? Proszę, nie. Ja słyszę już zombiaka, który tam nadchodzi. No właśnie. No wiedziałem, że to się stanie. No, całkiem wygodna kraina. Nie wygląda nic jakby tutaj na podejrzane. Wygląda wszystko w miarę easy. Ojoj, o nie, wpadł do lawy. O nie, przez śnieg taki przepadł. Ojoj, to musiał być naprawdę nie fart. Co się dzieje dalej? Dalej jesteśmy w Netherze teraz. Dobra, czy on się stąd wykopie? On się stąd wykopie, mam wrażenie. Dobra, wchodzi do minecarta. Wychodzi. Ojoj, dobra, udało mu się wyjść i... No co? Co, what? No tak właśnie się wychodzi. A ciekawe, jaki jest limit budowania w Netherze. Czy też 256? No i znowu diament. Co się stanie? Dobra, typ chce go wykopać, ewidentnie. Ale nie drewnianym, o nie. Przecież to nie może tak być. I wypadł diament! Co jest? Tutaj nie wiem, co się może stać złego, naprawdę nie wiem. Oho, dobra, oswajanie wilka. Ma 4 kości, czy mu się uda? No, ojoj, co? On wybuchł, jak mu dał kość. Ja mówię, te filmy są naprawdę bardzo pokręcone i większość nie mają w ogóle sensu, ale mnie bawią. Aha, typ wysadza Herobrine'a. Okej. To naprawdę ciekawe. Dobra, odpala to. I co się stanie? Czy ten obsydian wybuchnie? Nie, obsydian nie wybucha. Za to TNT w środku wybuchło. I co teraz z tym? Dobra, nie ma go. Tak jakby wygląda jakby... Oj, wyszedł. No tak, tego się można było spodziewać, że to jest Herobrine w końcu. 1, 2, 3, 4 i 5. Czy to coś znaczy? Aha, on chyba próbuje skoczyć na ilość kratek. Okej, no tak, nie da się na 5 skoczyć. W teorii. W praktyce za pomocą cheatów się da. Co jest tutaj? Aha, on próbuje bedrocka przesunąć. W ogóle zacznijmy to ostronomii, mają bedrocka. A dopiero potem zadawaj... Ej, co? Co? Ty wystarczy to raz zacisnął. Ja naprawdę, słuchajcie, kocham tą muzyczkę z tego mema. Ona jest taka śmieszna i taka... No nie, no spoko, jest taka, nie wiem, muzyczka do sprzątania. Ej, co? Co to jest? To jest dokładnie moja reakcja. Okej. Teraz czas na wielki skok czy coś. Dobra, typ skacze do... Ej, zabił się o wodę? Okej. O, jakiś gruby mechanizm. Kurczę, co to może być? Nie wiem, ale ta muzyka jest naprawdę niepokojąca. Dobra, widzę, że tam wyrzucają po prostu TNT jedno po drugim. I... Ej, teraz czy on rozwalił bedrocka? On rozwalił bedrocka. Tym TNT.
ewidentnie. No, w rozwoju Bedrocka. A tu co? Tutaj, dobra, jakieś trick jumpy, bo trickshotem tego nazwać nie można, bo nie strzela. Ej, co jest? Ej, co jest? Jak oni to robią, mi wytłumaczcie? Kolejny skok. Dobra, teraz co takiego? Ojoj. Jaki dziwny domek w ogóle. Skok na slime bloka. Czy jego wystrzeli jeszcze wyżej niż czekał wcześniej? To jest całkiem prawdopodobne, bo w sumie to mógłbym się tutaj wszystkiego spodziewać po tych kompilacjach. Dobra, let's go, zobaczmy. Oj nie, zginął. Na shifcie skoczył pewnie. Rozwalanie stone'a. Okej. Okay. Które prowadzi nas do... Do czego? Nie wiem, do Herobrine'a, do diamentów, do czegokolwiek. Dobra, rozwalił mu się kill off. A tu creeper. Ojoj, ojoj, no to ojoj, 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 ran, uciekł. Nie jest problemu, może przez całego creepera przebiec ewentualnie. A to? Dobra, normalny kill off. Kill off jak kill off. I znowu nagranie z podziemia. Dobra, on rozwala te diamenty. Wypada diament normalnie. Ten typ go trzyma nawet, więc mamy, wiecie, jakby... O, dobra, on zjadł tego diamenta, no fajnie. Co dalej? Dalej z tego, co widzę, budowany jest Weaver. Weaver, którego Soul Sand wygląda dziwnie, czy mi się tylko wydaje? Nie wiem, może przesadzam. Ale dobra, no robi się ten Weaver, rośnie faktycznie w siłę. Zaczyna... Ej, co? Co jest? On go wziął do wiatra. Weaver w wiatrze. O, maszyna samojezdna i gość, który wygląda jak ty, który tą maszynę wymyślił, no bo w końcu ma, wiecie, skin jakiegoś gościa, który robi masę eksperymentów. I... Czemu tu w ogóle wszystkie bloki się robią białe? To jest Bedrock Edition ewidentnie. Aha, on leci na elytrze teraz. Dobra, ma rakietę, ale naprawdę jakoś... Oj, rozwijał się elytra! Co? Oj, oj, przeżył. Oj. Więcej farta niż rozumu. Kopiemy się niżej. Bardziej w czeluści internetu. Tym razem on, nie wiem, no słuchajcie, nie róbcie tak, bo wpadniecie do lawy. Tutaj też coś pewnie będzie z lawą, bo to jest zbyt oczywiste. Wpadnie na lawę i będzie po niej cho... o nie, przekopał się przez bedrock. Marchewka. Marchewka i podróż w świat. A tam świnki. O, mama świnia i mała świnia. Uwaga, co się teraz stanie takie... A, one go atakują po prostu. Co jest? Może chciały mu zabrać tą marchewkę. Wow, jazda dalej. A tutaj, ej, czemu ta lawa tak dziwnie wygląda. To jest naprawdę dla mnie zastanawiające. Wrzucił... Ej, co jest? Tym się nie pali w ogóle. Ja bym bardziej się zastanawiał, o co z tą lawą chodziło. Naprawdę. Ta lawa nie wygląda normalnie. A tu jakiś... Oj, co jest ze skinem tego gościa? Okej. Okay. On sobie tam po prostu oj, co jest? Ale to jest głupie wszystko. Strasznie to jest głupie. Ten się znowu kopie w dół. No aż nie wiem, co się tym razem może stać. Jak się przez bedrock nie przekopię, to nie wiem, co innego mnie może zaskoczyć. No tylko to, że ej, no on się prze... Ej, dobra. I tak nie wiedziałem, o co chodzi. I tak mi się zdziwiłem. Typ co robi? Wyrzuca łódki do lawy. Aha, nie, on je próbuje postawić, ale się przecież nie da. Dobra, więc buduje sobie most, a tutaj gość... Co jest? Ej, czemu w ogóle by był komputerowo zrobiony? Ale jak takie coś zrobić komputerowo? To też nie jest takie proste. Oho. Znowu kopanko. Tym razem nie wiem, co będzie nas strzelać na drugim końcu. Już przestaję zgadywać, bo po prostu nie da się zgadnąć rzeczy, które się staną. A jak myślicie, że się da, to próbujcie obserwować ze mną. Tam jest, oj, Herobrine. Ojoj. Ale wiecie co? Jak ja bym był dzieckiem i by mi się coś takiego stało, to naprawdę bym był ostro przerażony i raczej bym już do Minecrafta nie wrócił. Przynajmniej żyłbym bez diamentów i surowców z podziemi. Okej, on tutaj nadaje dinner bone'a na krowy, że one były do góry nogami. Nie, on nie da na kumpla dinner. Dał na kumpla dinner bone'a. O nie, co jest 5. Oho, rozwalanie bedrocka part 100. Tym razem, nie wiem, to nie wygląda, by się miało rozwalić w ogóle. Przy jakiś gościu z drewnianym kill-offem i z drewnianym już to wykopał. No fajnie. O, krowa w zagrodzie. Czy on weźmie od niej mleko po prostu? No dobra, wziął od niej mleko. No spoko. I co? Oj, co jest? Wylał to mleko. Fajnie, gdyby się dało wlewać mleko w Minecrafcie. To by było spoko. Kąpiel w mleku na przykład. Nice. Odkłada kobelsona do skrzynki. Langman. Jakiś jego kumpel przyszedł. I Langman 2. Co? Co? Co jest? Co jest? Kto to wymyślił? Jak? Dalej. Obraz jakiś. No, całkiem spoko, ale jak dla mnie to miejsce dla obraz mogło być bardziej przemyślane. Czemu jak na trudno to był dźwięk Weavera? Czy... Ojoj! Ojoj! Oho, zabezpieczony fort, żeby się tutaj nikt nie dostał. Masa golemów. Ale i tak się coś pewnie stanie. Nie wiem, pewnie przyleci... A Phantom z góry? Czy coś? Nie wiem, dobra. Więcej lawy. No typ widocznie tylko co ma to do obrony rzeczy. Oj, tu creeper. No tak, czaił się skubany. Portal do Netheru. Portal do Netheru, który nie wygląda w ogóle podejrzanie. I co się tu może stać? No w sumie to wszedł i się pali od razu. Ej,
lał sobie wodę, to takie normalne przecież jest. I co teraz? Teraz typ idzie sobie tutaj, okej. I do łóżka się położył. Aha, w dzień, dobra, nie ogarnąłem, o co chodzi, teraz rozumiem. Patrzcie, coś się nie zgadzało. 64 bity, dobra, 32 bity, 16 bitów, 8 bitów, 4 bity, 2 bity, 1 bit, half bit, quarter bit. Ojoj, co jest? Ała, moje ucho. Dobra, słuchajcie, na tym się skończymy, zostawcie łapkę, bo jeżeli chcecie więcej takich kompilacji, które są naprawdę mocno popaprane. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić żadnego filmu, a my widzimy się już jutro, bo filmy są codziennie. Więc do jutra, siema.